Cześć, witam Cię na kanale Silverstar, czyli srebro kobiecym okiem. Czwartek, dzisiaj nie wywiad, dzisiaj małe laboratorium i przetestujemy sobie trzy płyny do czyszczenia monet. Coraz więcej tej chemii pojawia się na rynku, może któraś przypasuje właśnie Tobie. Ocenimy płyny pod względem tego, jak usuwają patynę i czy usuwają milk spoty. Zanim zaczniemy dzisiejsze czyszczenie monet. Chciałam Wam pokazać książkę, w której miałam przyjemność wziąć udział. Książka, która powstała dzięki Justynie Bronieckiej z firmy Zustoniemu, z którą mieliście możliwość poznać u mnie na kanale, bo przeprowadzałam z nią wywiad. Macie link w opisie. Jest to książka, która mówi o tym, jakie są sposoby inwestowania, żeby zabezpieczyć się pod kątem przyszłej emerytury. Oprócz mnie pojawił się tutaj Filip Kowarski, który porusza się na rynku nieruchomości. Marcin Szydłowski, czyli Mike Satoshi, znany z rynku kryptowalut. I wszystkie inne nazwiska macie tutaj na samym począteczku. Od razu sobie możecie na propsie zobaczyć jak wygląda spis treści. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na prezent gwiazdkowy czy na prezent świąteczny, zostawiam wam link w opisie i przechodzimy już do materiału dzisiejszego filmu. Mamy tutaj sześć monet. Postaram się wam pokazać jakie one mają problemy. Liście kanadyjskie, widzicie, mają jeden zasadniczy problem. Mają problem pojawiających się milk spotów. Nawet nie dokucza im zbytnio patyna po tych wszystkich latach, ale jeśli chodzi o milk spoty, to jest mocno na bogato. Pomyślałam sobie, że stakując srebro, właśnie z tym macie problem. Z tym, że z czasem wasz walor inwestycyjny nabiera zębu czasu, co w przypadku srebra jest bardzo widoczne, bo pojawia się albo patyna, albo właśnie przez wzgląd na proces produkcyjny i niedoczyszczone związki chloru pojawiają się milk spoty. Jeśli chodzi o patynę, przygotowałam 3 razy 50 szlingów. Nie, dwa razy 50 szlingów i raz 100 szlingów. One sobie bardzo ładnie zaszły patyną. Chciałabym, żebyście to dobrze zobaczyli na, na filmie. To jest 100 szlingów, które specjalnie do tego filmu przyjechało aż z Austrii. Zobaczymy, czy uda nam się je doczyścić. I teraz mamy trzy płyny, z których skorzystamy. Pierwszym płynem jest Argentum, bardzo dobrze znane. Wiemy, że ono na rynku polskim istnieje dosyć długo. Fajnie usuwa patynę, ale czy poradzi sobie z milkspotami, przetestujemy. Tu jest próbka płynu, do którego teraz widzicie link i widzicie grafikę strony. Srebrne grono to jest płyn, który sprowadził w świat stakerski Maciek Rybicki i przysłał nam próbkę do przetestowania. I mamy jeszcze jeden płyn, który mam w pojemniku też roboczym, więc go Wam nie pokażę, ale zobaczycie tutaj na stronie internetowej, gdzie można go nabyć. Ten płyn podesłał mi Piotrek. Serdecznie Cię pozdrawiam ze społeczności Majka Satosiego, który również inwestycyjnie... Lubi mieć srebro obiegowe, w związku z tym czasem trafia się brudne i on tym płynem sobie to srebro doczyszcza. Startujemy. Zanim przejdziemy do mycia, krótkie zasady BHP. Płyny typu argentum to są kwasy. Róbmy to zawsze w rękawiczkach. Chrońmy dłonie i róbmy to z dala od oczu, żeby te płyny nigdzie nam się nie dostały, bo to może być dla nas bardzo nieprzyjemne. Płukać monety będziemy wodą demineralizowaną, nie będziemy płukać. Monet pod kranem, dlatego, że wodę, którą mamy w kranie, potrafi mieć różne związki, różne minerały, a srebro, jak wiemy, jest metalem reakcyjnym, w związku z tym może nam z czasem ta moneta pożółknąć, coś się z nią stać. Zatem użyjemy wody demineralizowanej i to jest woda, która jest pozbawiona wszelkich związków mineralnych. Nie zawiera sodu, chloru, wapnia, nie zawiera również magnezu. Także jest wolna od tego, że będzie reagowała nam. Ze srebrem. Teraz potrzebuję dosłownie minuty, żeby przygotować płyny do płukania. Przygotowałam Wam specjalnie takie same sety monet, żeby można było zobaczyć na tych samych przykładach działanie innej chemii. Szylingi są mniej więcej spatynowane podobnie, a mam wrażenie, że liście klonowe są również z jednej tuby wyciągnięte. W związku z tym bardzo podobnie widać na nich układ milkspotów. Co jest ważne? Ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że warto, żeby płyny, których, z których korzystamy, były używane jednorazowo. I jeśli mamy określoną próbę srebra, to fajnie jest tego nie mieszać podczas czyszczenia. Jeśli mamy srebro obiegowe o próbie 900, pukamy w jednym płynie, a potem na przykład do 750 mamy czysty płyn. Czasem po prostu jest tak, że jeśli srebro jest w stopie z innym metalem, i wymieszamy sobie ten płyn, umyjemy kilka różnych setów monet. To właśnie monety srebrne mają to do siebie, że lubią potem po prostu żółknąć. Żeby nie być gołosłowną, mam założone rękawiczki. I poczęstujemy do argentum. Tu jest argentum w tym pojemniku. I tu. Zaraz wymoczymy. W trzecim pojemniku znajduje się woda demineralizowana. Chwilę damy tym monetom, żeby się pomoczyły. Dosłownie chwilę. To nie chodzi o to, żeby te monety leżakowały tam dniami i nocami. Płyny to są kwasy, są żrące. Im naprawdę wystarczy niewielka chwila, żeby zadziałały i weszły w reakcję ze srebrem. Tu Piotrek mówił o tym płynie, że należy wyciągnąć monetę i powycierać z niej brud. I że on wyciera ten brud za pomocą Ręcznika papierowego. I to jest efekt płynu numer jeden. W ogóle kręcę dla Was ten film na wyjeździe. Możecie stosować miseczki mm, zwyczajne w domu. Ja miałam tylko pojemniki plastikowe. Plastik to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale to tak. Od razu off topowo. Wyciągamy teraz monetę z argentum. Wygląda ona tak. Kotyna zeszła. I zostają nam liście klonowe, na których sprawdzimy sobie, czy te dwa płyny czyszczą milk spoty. Wkładamy liście klonowego do argentum. I wkładamy liścia klonowego do drugiego płynu. Trzymamy chwilę. Mamy w pogotowiu ręcznik papierowy i wyciągamy. Ja oczywiście w międzyczasie zmieniłam sobie, zmieniłam sobie płyny, żeby bulion był w płynie, który nie był wcześniej używany. Ale widzimy, że milk spoty zostały. Argentum nie zadziałało na milk spoty. Teraz wyciągamy szybko drugą monetę i sprawdzamy, czy płyn zadziałał na milk spoty. Już Wam pokazuję. Ten płyn również nie zadziałał na milk spoty. Nie wiem, czy widzicie tutaj te odbarwienia. Pozostały. Został nam trzeci set monet. Te dwie. Szybka zmiana kadru. Został nam set do czyszczenia za pomocą. Tego płynu, którego się wciera i ściera. Mamy tutaj wyzwanie w postaci stu szylingów, które jest dosyć mocno spatynowane. Oraz trzeci z setu kanadyjski liść klonowy, który widać jest na bogato oblany milk spotem. Zabieramy się do roboty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co się natarłam, to moje. Sprawdźmy, jak nam to poszło. Płyn ze srebrnego grona. Gdybym poświęciła jeszcze więcej czasu, chociażby rantom, bo tutaj się nie przyłożyłam, pewnie jeszcze lepiej udałoby mi się doczyścić tą monetę. Ale uważam, że efekt jest satysfakcjonujący. A jak ten sam płyn poradził sobie z Milk Spotem? No, trzeba przyznać, że jest. Jest zdecydowanie lepiej, zwłaszcza że monety były pokryte bardzo dużą ilością milkspotów, stały kłaczki tylko po, po waciku. Tak to wygląda. Czy efekt jest zadowalający, musicie ocenić sami. Tak wygląda moneta po płynie, który otrzymałam. Środkowa moneta była czyszczona w argentum. Tu jest ten płyn ostatni, który się wciera, który jest z jonami srebra. Czyli widzę, że największym problemem jest usunięcie mlecznych plam, bo jeśli chodzi o, o patynę, to uważam, że wszystkie płyny sobie z tym całkiem dobrze poradziły. To jest efekt tego płynu, który otrzymałam od, ze społeczności Majka Satosiego. To jest Argentum i to jest ten płyn, który się wciera. Po co właściwie robić takie filmy? Po co testować różnego rodzaju chemię? A po to, żeby też troszeczkę Was uspokoić. To nie jest tak, że jeśli na walorze inwestycyjnym wyjdzie Wam patyna albo wyjdzie Wam milk spot, to jest to koniec świata. To nie zmienia w żaden sposób właściwości monety. To nie obniża yy, zawartości srebra w srebrze. Da się coś z tym zrobić, da się to zniwelować. Myślę, że najwięcej tego typu brudków i problemów zjawia się przy srebrze obiegowym, tak jak tutaj macie serię szylingów, które sobie tam z czasem również łapią swoje kolorki i patynę. Ale to nie jest tak, że świat się kończy i że coś się złego z tym dzieje. Coraz więcej pojawia się tych produktów na rynku polskim. Można wybierać, można testować, można się pobawić w małego alchemika i uważam, że raz na jakiś czas warto to zrobić, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. Tak wygląda dzisiejszy set szylingów i kanadyjskich liści klonowych, które miały dosyć duże problemy z milk spotami. O czym powinniście przede wszystkim pamiętać, czyszcząc monety? O tym, żeby zachować własne bezpieczeństwo. Rękawiczki, chemia z daleka od oczu i nie przedłużajcie tego kontaktu. Nie moczcie tych monet nie wiadomo jak długo. Szybka kąpiel, szybkie płukanie, wytarcie brudków za pomocą wacików. Wiem, że też niektórzy używają patyczków z wacikiem do czyszczenia małżowiny usznej. Też można tego spróbować. Widzicie, że jest ratunek dla monet, które są zanieczyszczone. To nie jest tragedia i koniec świata, jeśli wda się patyna. Dzisiaj mogliście zobaczyć trzy takie płyny. Obiecuję Wam, że jeśli coś nowego pojawi się na rynku, oczywiście dla Was to przetestuję. A tymczasem żegnam się z Wami. Najlepszości, serdeczności. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!